Salamu na dzień dobry państwu. No, Janu z tej strony witam was gorąco i zapraszam na kolejny, już ostatni finałowy odcinek z kampanii z Seljukami Anatolijskimi w grze Crusader Kings 3 Na modyfikacji rzecz jasna Crusader Wars. Postanowiłem, że jednak nie będziemy tej Azji Mniejszy do końca podbijali, bo tak naprawdę celem było utworzenie Seljuków Anatolijskich, którzy granice mieli takie jak obecnie widzicie. No, jedynie włącznie z tą Armenią, która powinna być nasza, ale to jest taki szczegół. Zaś też Seljuczycy nigdy nie zdobyli w końcu Konstantynobola, więc po co zdobywać? Myślę, że możemy sobie dzisiaj wszystko tak fajnie podsumować. No i co? Zacznijmy od naszego władcy, który generalnie jest, tak patrzę teraz, mega kotem. Zobaczcie, jakie on ma fajne bonusy. Po pierwsze, w dyplomacji jest także dobrym dowódcą, jest nie najgorszym zarządcą. No, szpiega z niego zbyt dobrego nie będzie, ale jest bardzo taki oczytany. No i do tego jeszcze ma sporo bonusów do walki wręcz, a więc jest to naprawdę fajny władca. Ma żonkę taką, no, powiedzmy, nie najgorszą. Oczywiście z rodu, z serducy natalijscy, by Tengry Will. <laughs> Fajnie było przejść na tengryzm, tak na sam koniec na klimatu. W ogóle zobaczcie, Białoruś, Białoruś, bo też chyba gdzieś tutaj Ruś Czerwonej, to właśnie z tego regionu są pierogi ruskie, Gadamy a nie z, z Ukrainy, to jest to nie, nie, ruskie, nie znaczy rosyjskie, tylko ruskie, z Rusi Czerwonej, nie wiem czy też nie białe, chyba czerwone. a więc są, są to pierogi polskie, a nie jestem rus, jestem pi pierogowym nacjonalistą, to są pierogi ruskie, taka jest ich nazwa poprawna, a nie, jakieś wy, wymyślają, nie wiadomo, coś jakieś dzikie. Przekręty meksykańskie, mniejsza, bo się aż zdenerwowałem. No, mamy takie oto Dobra, to nas nie interesuje. Możemy sobie zobaczyć tak naprawdę naszą rodzinę, naszym ojcem Był fantastyczny sultan, który zdobył naprawdę wiele. Już teraz zobaczcie, ten w ogóle, nie, on nie żyje. Ale mu spadły cechy. Czemu był taki, taki tragiczny? Nie no, chyba cechy mu spadły, tak mi się wydaje. Tutaj co to jest? Lustwo. myślałem, że jakiś zawoł serca miał, że coś takiego. Grandparents, nasi, zobaczcie, przodkowie. Nieźle, to są nasze relacje. Wards, przyjaciele, nasi oponenci, które są nasi dworzanie, nasi wasale, dużo z tych wasali, zobaczcie, mamy 22 wasali, całkiem ładnie to wygląda. No i generalnie państwo jest dobrze zarządzone. Teraz stracę państwo, jeśli gościu zginie, o tutaj, o, a nie, jeśli ten gość, zobaczcie, książę Timer Palat z Dulohanatu, czyli z północy odziedziczy Bułgarii, Patrzcie, przez te zaślubiny, ma klaima. więc niedobrze zrobiłem, że dałem mu żonę, która miała klaima. Bardzo niedobrze. No i stracę też. Pa, część państwa, jeśli zginie, oto ten Benik, ten, ten back-Sejm Danisz Mendolu, a on włada, uwaga, właśnie tym terenem? Czy czym on włada ludziska? Czekajcie, on włada Bejlikiem Azyssi no to obok powiedzmy, mniej więcej. Możemy w ogóle żonkę z jakiś fajny sojusz zhandlować. Ktoś się spisze, że patrzył, jeśli chodzi o sojusz po sile, sojusz, a nie podległości. Po Według mnie nie, no bo kurde, jak podpiszę sojusz z Niemcami, no to chyba Niemcy nie będą tej armii nam no, wysyłali. Nawet jeśli, na no, no to po czasie, wolę mieć minimalnie słabszy sojusz. Ale żeby ten był bliżej. No to co? Komu byśmy chcieli tą babeczkę oddać? Co tu w ogóle mamy interesującego? Ten Hanat jest. Nie wiem czy niedobry. Oj nie, nie to zdecydowanie to nie jest Hanat, który by nas interesował. No to powiedzmy sobie tak tą opcję weźmy i możemy teoretycznie z nim spróbować, ale będą dzieci z nas i w Spoko, to i tak jest tylko, wiecie, tak już, żeby zniknął mi ten komunikat tego gościa, możemy zażądać ponownie, fajnie. No i tą Armenię odziedziczę troszeczkę później, ale na szczęście odziedziczę, co jest bardzo ważne, więc musimy się poz... Wiecie co, tego w ogóle chłopa, sultana Turula, to jest w ogóle sultan, bo jeden ja ten sultan Armenię Armenii niepotrzebnie, zobaczcie. Chociaż i tak musiałem go chyba utworzyć. No i teraz jest z tym problem. No fajnie to opisaliście w komentarzach jak to zrobić, żeby do tego nie doprowadzić. Generalnie no bardzo ważna jest ta nasza cecha to pre coś tam, żeby dziedziczenie było prostolinijne, czyli no dziedziczy krótka piła, nasz następca, nasz syn i tyle. Wszystko dziedziczy, a nie, że się coś tam rozpada. Wiadomo, trzeba też patrzeć na climb, bo może nasz następca nie mieć climbów do czegoś, więc nie do końca mu się uda, ale no warto jest mi to dobrze zrobione. No i na pewno w przyszłości będę chciał dobrze to zrobić. Wy chcecie mieć tytuł, panowie, no jesteś w sumie nie najgorszym spiegiem, powiedzmy, a ty, koleś, jest ogólnie słaby. No dobra, to teraz sobie tak, zobaczmy, jak wygląda sytuacja tutaj. I tak, tytuł Książęce, no to jest raczej mało dla nas istotne, tytuły Królewskie, no i faktycznie, patrzcie, tutaj jest królestwo Gruzji, więc te, te ziemie faktycznie de jure należą do Gruzji, ale de facto do nas. Rum to jest nasze państwo. No i ta Armenia śmieszna, nieszczęsna. No, żałuję, że to otworzyłem, no nic. Mamy także tytuły imperialne, więc jakby ja jestem w składzie Bizancjum, ale spokojnie to w przyszłości otworzymy Turan. Fajnie byłoby kiedyś otworzyć Imperium Turanu. To jest takie państwo, taka troszeczkę wielka lechia w oczach sympatyków ludów tureckich i ogólnie Azji Środkowej. No to jest taka troszeczkę wielka lechia. Wyznanie. No, oczywiście u nas panuje w większości islam, chociaż tutaj, no wiadomo, jest sporo jeszcze prawosławnych, bardzo sporo, ale na pewno po czasie uda się to nawrócić. zaś tutaj są jakimś cudem katolicy, tutaj apostolik, co to znaczy apostolik? Apostolik, aha, to jest chyba ta, ten kościół ormiański, prawdopodobnie tak. I tutaj też, zobaczcie, widzimy święte ziemię. Jerozolima jest władana przed gościa z dynastii jakichś nie wiadomo kogo. To jest przez takich ziomeczków: Medyna i Mekka. Co to jest? Szachan, sz, szaryfat. Szaryfat Mekki. Chyba to się tak nazywało, co? Nie? Szaryfat? Szary, jakoś tak to było. No więc tak, muzułmanie rządzą. No tak typowo. Prawosławni tutaj. Katolicy w tych miejscach. Tengri. to jest prawdziwa wiara. To jest prawdziwa wiara. W ogóle to jest to może Japonia w tym modzie. Nie ma tu Japonii. Oj kurde, wiecie to no, szkoda, że nie dali Japonii. Naprawdę. Myślę, że gdyby mapa była pełniejsza do Japonii, bo to naprawdę wiele nie brakuje, i o Koreę, uważam, że byłoby to znacznie ciekawsze. Serio. No, wielka szkoda. Kultury. No i tutaj to jest jeden wielki miszmasz. O Guzowie to bardzo mało tego mamy, ale no, staram się nawracać, wiecie, nawracanie kultury trwa mega długo. Teraz już to troszeczkę olałem, ale no, trwa to cholernie długo, więc mamy generalnie kulturę grecką i ormiańską na naszych ziemiach w większości, ale staram się coś tam się ogarnąć. A ci mają kultury inne, więc no, ja byłem tradycjonalistom i starają się wprowadzić naszą piękną kulturę oguzyjską, tak jak to powinno faktycznie wyglądać. A jest może jakaś kultura japońska, może coś tu jednak... Kurczę, jest jakiś zasięg? Nie ma, to są Mongołowie, Mongol, patrzcie na to. Tu mamy kulturę Polaków, kultura pomorska, Czesi. No Czesi, wow, bo powiem, że granice Czechów są dosyć, dosyć takie podobne do współczesnych. Mamy dynastię jest NASA nasza, to są właśnie piastowie, i widzę, że Czesi są oczywiście w składzie cesarstwa. Tu jeszcze jest jakiś pomniejszy ród, to są chyba To jest jakby taka dynastia faktyczna czeska, prawda? Co my tu jeszcze ciekawego mamy? Karchanidzi, dynastia Iszwachanu, what the fuck? Nasza dynastia najważniejsza, no i jeszcze możemy sobie zobaczyć ekonomię. Pokaż mi to. I kolorem. Czekajcie, czym. Jak rozumiem, żółty to jest chyba bogatsze, a więc. No mamy. Tutaj jest bieda totalna. W ogóle Indie są. Jopie ja jakie te Indie są bogate? Co jest? Ej, kuźwo, Indie są cholernie bogate. No, biedna, biedna jest Afryka. U nas powiedzmy sobie, że nie jest źle. No, oczywiście, Konstantinopol, mega bogaty. Wow, no to, to, to mnie ani trochę nie dziwi. A to w ogóle pokazuje to miasto? Konstantinopol czy nie? A ja Sofia byłem. Zrobię 26. 26,7 zł. Ja pieprzę strasznie dużo. No naprawdę. A nasza stolica samosata. Widzę, że jest biedna. Gdzie jest samosata? Tu jest. I samosata, no jest biedna jak cholera. Tutaj mamy fajne wybrzeże bogate. No nie ma szału niestety. Development, rozwój. Kolorem żółtym pewnie najlepszy. No to tak troszeczkę średnio. Kontrola. No tutaj też mogłoby być lepiej. Żółte to jest oczywiście chyba dodatnia. Szare to jest. Nie. szara to jest maksymalna. Żółte jest taka, taka średnia. Edirne. Wkurzone Edirne jest w ogóle nasze czy nie? Jest nasze. Dobra, dawaj dalej. Teren. No i w większości mamy tutaj hills, wzgórza. Wzgórza, prawda? To są góry na tych terenach. No u nas są wzgórza w większości. Tu mamy pustynie? A tak, w sumie Azja Centralna jest to region pustynny, ale nie jest taka pustynna, piaszczysty, tylko taka troszeczkę inna, chociaż wygląda taką bardzo piaszczystą, bym powiedział. To jeszcze się da tego się rozwinąć, nie da się. Tytuły. Da się tytułów, to, to, to nas w ogóle chyba nie interesuje ani troszeczkę. Języki, języki dworskie. No i u nas, zobaczcie, panuje turecki, pa turecki, tutaj panuje grecki. O dziwo, zobaczcie, u Rusinów panuje język grecki na dworze? Poważnie, bo to jest język dworski, nie obywateli, ale dworski. Serio, tu też jest grecki? To jest fiński, norski, lechicki, <laughs> what the fuck, pięknie lechici panują, no i rządy, ustrój klanowy, ustrój plemienny, gówniany, w Indiach jest to w ogóle ustrój feudalny, wow, interesujące, no myślę, że klanowy feudalny jest najlepszy, z czego chyba feudalny jest minimalnie ciekawszy, bo są te, te takie e, interesujące, jak to się nazywa? kontrakty i to jest przyjemne. Dobra, weźmy sobie teraz tak, tutaj to są nasze wszystkie, zobaczcie Państwa, tytuły także nieutworzone, no ale chyba tych tytułów tworzyć nie chcę, może prawa dodać w ogóle Ty What the fuck, ja, że ze mam takie prawa, elekcja, aha, to jest coś takiego, no to pamiętam jak grałem mągłami, chyba to też było, ale nie wiem czy to w ogóle mogę wprowadzić, nie wiem czy w ogóle teraz to mogę zrobić, nie mogę, bo muszę mieć jakieś inne dziedzictwo, to tego na pewno nie mam, skandynawskie to musi być, musi być tradycja jakaś tam i saska też musi być tradycja, ale ogozowie nie mają tej, zobaczcie, tradycji, a tego nie mam akurat opracowanego, no to to mnie nie interesuje, mogę zniszczyć tytuł, o kurde, zobaczcie, mogę zniszczyć tytuł, aha, Seljuków Antolijski za 800 prestiżu, nie no, bez sensu by to było to niszczyć. Zobaczmy sobie dalej, to jest zobaczcie nasz lifestyle i generalnie jesteśmy dyplomatą takim całkiem sympatycznym, nie najgorszym, no mamy fajnie drzewko pracowane jest ogółem bardzo fajnie. Mamy więc mamy kronę oguzów zbroje obecnie niestety nie mamy, nie mamy też pierścienia, ale grunt, że mamy naszą piękną kronę, a tu jest nasza babeczka antykwariuszka. Tu jest z kolei nasz, nasza dynastia, nasz ród. Możemy otworzyć nasze drzewko dynastyczne. I no tak, naszym wspaniałym panem był niejaki Arton Seljuk, a więc to jest, zobaczcie, założyciel. Założyciel... czekajcie, jaki to był... to nie jest założyciel ogólnie Seljuków, tylko... A może i jest? A gdzie jest na przykład Alparslan i tak dalej? Oni gdzieś będą na boku. Chagri... a to jest Chagri Bay? Nie, to jest lodziska... Z to są chyba wszyscy nasi, prawda? To są ci, jakby z naszego podrodu. Więc to jest jakiś Arsan Seljuk, to jest Kutalnisz, nasz. Jakby założyciel gałęzi anatoijskiej. Tutaj mamy kutalnisz, nim graliśmy, chyba pamiętam. No i potem już jest rzeka, zobaczcie bardzo, ale to bardzo rozciągnęło to jest z kolei mój wuj z innego państwa. Więc chyba w tym takim, jak jest takie tło, to jest inne państwo najprawdopodobniej. Ten ziomeczek, Osman, jest moim imamem dworskim. No i ci kolesie są też z innego państwa. Może pan tu dynasty Het, co to znaczy że mi pokażę głowdynasty, jeden z dynastii. ser, jakiś filtr, taki śmieszny, w okularkach, ja pieprza, a ja? ja jestem tutaj, no ja powinienem być dynastii, ale no, no mniejsza, mam dużo, zobaczcie tych punktów, e, Fable, kurde, ładnie, no i 600 prawie żyjących członków, nice, nasza wiara, tu mam jakieś takie chyba, e, wydaje mi się, że cechy podstawowe, fatwa, oczywiście, e, doktryny główne, dominacja męska, tutaj, co to jest, Rytous, że to, że pra Czy jak? <laughs> nie wiem, right. nie, 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 no, nie, 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 co nie, znaczy. right. coś, coś widzi, prawo, coś, coś takiego Lajklerki, okej, okay. no i świeccy władcy mogą kontrolować świątynię bezpośrednio No i z tego tytułu mieć benefity, fajnie Hadż, pielgrzymka No i Sunnici, jesteśmy Sunnitami Dobra, z, doktryny małżeństwa, poligamy, więc możemy zobaczyć aż cztery żony. Pięknie. Ty, a grając z katolikami, mogłeś mieć chyba tylko jedną żonę, prawda? Chyba tak, to w ogóle zobaczcie coś innego, ty. Insularyzm jest jakiś w Irlandii, nieźle. Możemy tak, żeby był rozejm, no to musi, myślę, że prezes jako tako, głowa rodziny albo głowa wiary się na to zgodzić. To też pewnie jest w katolicyzmie. I mogą się kuzyni... Kurczę, hajtać, ciekawie, e, tutaj crime, crime doc doctrines, czyli że, aha, jakieś coś kryminalne, tak, same sex relations, no i jeśli, że tak powiem, mamy, no, panów, no właśnie, o orientacji Aleksandra Wielkiego, no to jest to, kurde, <grymne> karalne, <grymne> ja pizgał, <grymne> jest tak, chłopy, chłopi, którzy mają takie cechy, co to jest, Teller, nawet nie wiem, Szant. Co to znaczy? Bla bla bla, bla. czyli to jest jakby kralny, tak? Czy nie? Ale przecież co, muszę aż sobie zobaczyć, chyba? Czy to faktycznie to oznacza? Warto to sobie na sam koniec przetłumaczyć. Pokaż mi to. To znaczy odrzucani, a są odrzucani. Okej. Okay. Dalej. Dewianci. -de Dewiant -de to jest. Aha, co, co, co znaczy devia? to znaczy deviant? nie pamiętam wiecie co? Wiem, że to po polsku chyba brzmi bardzo podobnie, ale jakoś tak nie za bardzo znam znaczenia tego słowa. Zboczeniec, o kuźwa. Zboczeńcy nie są mile widziani. Tutaj kobiety z takimi cechami też nie są jak najbardziej mile widziane. kinslaying krater who kill, kin or not seen are kinslayers. Kinslayers. fucking hell. Czyli ktoś, kto jakby zabił krewniaka. Ja, pieprze, prawda? Takie zabijanie krewnych, i to jest akceptowalne, <grymne> no tak, no w sumie jak najbardziej, na no Osmanowie chociażby, no z tego bardzo słynęli, więc możemy zabijać członków rodziny, bardzo interesujące, no i że tak powiem, witchcraft, oczywiście wszelkie wiedźmy są u nas zdecydowanie banowalne, klergi doktryny, to jest chyba religijne, tak? Chyba tak, więc mamy mniejsze podatki, ale lepszą opinię, mamy, że tak powiem, jedynie chłopi mogą być, mogą zarządzać świątyniami. Jedynie, jedynie, jedynie members of the clergy, aha, czyli nasi, że tak powiem, duchowni mogą się żenić, w przeciwieństwie do katolików. No i jeszcze władcy mogą wyznaczyć chyba swoich, jakby, że tak powiem, pseudopapieczy, prawda. Chyba o to chodzi, czyli jakby taką swoją podgłowę religii, takiego swojego nadwornego u nas imama. Wydaje mi się, że katolicy chyba to nie mają. No, chyba, że mają jakiegoś specjalnego biskupa, ale wiadomo, że nie ich papież, to jest taki prezes, Rady prezesów. No i specjalne doktryny, nauki proroka. Nieislamskie wyznania z islamskim synkretyzmem, coś tam, aha, są, że tak powiem, określane jako złe i jako diabelskie, więc, że tak powiem, a co, co, co to jest islamski synkretyzm zacznijmy od tego. Proszę mi to przetłumaczyć. Synkretyzm, co to było? Nie do końca pamiętam. że oni są uważani za wrogiego, ale, ale nie złego. Aha, czyli nie, nie za złego, czyli że tak powiem, frakcje nieislamskie, które mają ten jakby nasz synkretyzm, no to nie są tak traktowane totalnie tragicznie. Muszę sobie wpisać ludziska w Google. co ten synkretyzm kurde znaczy, bo nie pamiętam. Synkretyzm oznaczał połączenie różnych i rozbieżnych a, podglądów. czyli na przykład szyici, powiedzmy. Chociaż nie, non-islamic faiths. No, nic czyli jakie na przykład są do wiary? Nie mam pojęcia. Interesujące. No i naszym kalifem obecnie jest Amir Emiran Chagribek Stewart, namiestnik. No i oczywiście rządzi tym oto kalifatem. Mogę stworzyć nową wiarę i sobie wybrać rzeczy. Zobaczcie, to jest zrąbiste, patrzcie. Ej, to my, myślę, że będziemy kiedyś się zagrać po to, żeby stworzyć nową wiarę. Co wy na to? Bo to się wydaje zorombiste, naprawdę zorombiste. No i kultura oguzyjska. Jak tu ma się sytuacja? Możemy ją, zobaczcie, zreformować. Co na razie, no. Strasznie dużo wymaga w precyży. To jest bardzo late gameowe. Tak mi się wydaje, zobaczcie. A? To jest wręcz z kolei game'owe. Tyle prestiżu, weź to zgromadź, niełatwe. To możemy zmienić za nieco mniejszą chyba sumę, prawda? Wtedy... Nie za większą sobie to mogę zmienić, a to dziwne bardzo. No i możemy też zmienić sobie, że... kobiety będą również mogły być naszymi dowódczyniami. A interesujące... No tak, u Oguzów jak najbardziej to mogło być możliwe. Że tak powiem, Oguzowie to to jest, no... tak, na stepach każdy musiał walczyć, nie tylko o mężczyźni. No i możemy sobie to zmienić, tego chyba nie chcę Innowacje, innowacje. Mamy obecnie wczesny... Wczesne Średnie to takie późne Średnie Miecze, będzie kiedyś ono pojawi, pojawi się za jak się odkryłem połowę innowacji z tego, a mamy dwie odkryte, no to grubo, <laughs> no to bardzo grubo, Ale możemy jeszcze zobaczyć, zrobić diverż, może stworzyć jakby swoją taką, możemy się oddzielić chyba, stworzyć taką własną podkulturę, no też bardzo fajne. Bardzo, bardzo fajne. Co dalej możemy sobie zrobić? Możemy sobie wejść na nasz wspaniały dwór. No i na dworze ogółem jest fajnie. Ja tam chyba skórę ktoś mi radził, żeby ją nieco tutaj wywalić, bo wtedy się może pojawić nasza nowa, 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 nowy symbol. Więc wywaliłbym na razie prawdopodobnie to, czyli kolego... Nie, 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 kuźwa, nie to. To miało być po prawej stronie, o tutaj. A tu ma być puste miejsce i może się akurat to pojawi, zobaczymy. Ktoś o tym pani napisał, nie wiem czy dobrze to zrozumiałem, ale ktoś tak pisał. Też była porada, żebym faktycznie nie wyznaczał tylu urzędników, bo jest to w większości zbędne. Ważne jest na pewno antykwariusz, medyk, czasem caravan master, o ile często urządzam takie wyprawy, czasem mistrz polowania, ale ogólnie w większości nie warto, bo tracą na tym dużo kasy, a kasa jest naprawdę kluczowa. No i uwaga, powiedz mi kolego, mi przyszłość. mi moją przyszłość. I mam dobry omen, fantastycznie. Language learn, stan dyplomacji. I przyjąłbym kulturę maszyngi. Ojojoj, na pewno nie, na pewno. A ono oczywiście arabskiego, ale fajnie. No, arabski to jest kurde język naprawdę hartkowy. Bo my mamy ogólnie ucztę chyba teraz, tak? Tak, mamy ucztę. Bardzo interesujące. No dobra. Mogę dalej, dalej, że ta uczta trwa tak powoli. Żonka coś tam się z niej dzieje i możemy kogoś zasponsorować, coś fajnego zrobi. Okej, okay, kolego. Jak najbardziej możemy nawet Ciebie zatrudnić, tak myślę. No i proszę Cię bardzo, zajmij się tym. 14 miesięcy niech Ci będzie. Co my dalej? Możemy za ślubiny, proszę ci bardzo, i możemy kolejne ślubiny, też sobie widzę, że tutaj pyknąć. Dobra, do tego jeszcze chciałbym, uwaga, sojusz wynegocjować, ale on nie chce, niestety szkoda wielka. I możemy zażądać. Zakładnika. Dawaj, dawaj, zarządzajmy. Vassal to remember. U opinie, zobaczcie, fajne. To jest dużo stresu, ale lipa. Myślę, że warto opinię na pewno poprawiać. To jest dobra, jak dla mnie, opcja. No to co, pytajmy, czy coś chcemy jeszcze zrobić. Dlatego chyba bym na chętnie zrąbał. Nie jest to wcale łatwe, ale bym to zrobił. Tylko nie mogę, bo muszę poczekać jeszcze 9 lat, żeby to uczynić. No niestety, niestety. Oho. No, powiedzmy sobie, że mógłbym zrobić, ale nie mogę, bo not No, co to za propozycja? Nie możemy, to nie możemy. No, kurde, nie, to może ja z nią spróbujemy? Też nie mogę, bo on się nie zgodzi. No, znowu coś innego znajdźmy. Na przykład, niech to będzie. No, jest to może ktoś mój syn. Oho, dobra, nie to nie. Spadaj. E, tutaj też się nie zgodzi. Dobra, bierzemy taką opcję. To skipujemy sobie. Do widzenia. Do widzenia. Welcome, friends! Jaki były Kto to jest mój wujas, No widać, że się wujz na najadł. O, ale fajna, zobaczcie mi, suwa, jurty superansko. Nagrałem tego vlog, jak byłem w tej turcji. E, no i prawdopodobnie, wy to, na jutro, na piątek uda mi się to zmontować, mam nadzieję. Więc jak ktoś chce zobaczyć Jurty takie na żywo fajne, to możecie sobie to obejrzeć jutro o godzinie. Prawdopodobnie jakieś 15. Ale mi się to uda zmontować, i o ile to wyjdzie dobrze, zobaczymy. I możemy zainwestować, zainwestować dwie stówy. Fajne. To jest, zobaczcie, ciekawa opcja, bo możliwe, że mnie nie ja Chcemy wydać jak najwięcej, żeby to było dobre. I mam nowego perka. Fantastycznie. I weźmy sobie pierwszą opcję. Dobra, znowu i zobaczcie, za ślubiny się ale nie mogę tego zrobić. Spadaj, kurde, zjeżdżać mi z tym. I możemy sobie zrobić tak: albo to, albo to, albo to. Albo to, ale fajne byłoby to, że mieć mocniejsze spiski. No właśnie, albo byś chciał kolejną kampanię zagrać tak właśnie pod spiski, pod takie rzeczy. No, bardzo bym też chciał w tym roku zagrać sobie kampanię na multi z wami, na streamie, co wy na to. No takiego roleplaya na przykład. Ale gdzieś w Europie zagramy jakieś jakimiś małymi państw, państwkami. Też jest modyfikacja na Władcy pierścienie, bardzo fajna. Kiedyś się widziałem, ale jeszcze wtedy nie ogarniałem za bardzo w to grać, tak totalnie. No i dobra, jakieś tam fajne rzeczy wskoczyły, zrobiście i zdobędę cechę jakąś fajną, no bardzo fajną, dawaj. Okej, okay, uczta skończona. Możemy jeszcze się udać na sam koniec do burdelu, co Wy na to? Chcemy się udać do burdelu? Mogę, ale o, nie mogę zobaczyć udać się udać do burdelu. Mogę jedynie zrobić, że tak powiem, wesprzeć cele charytatywne. No i ktoś też pisał o tym świętym kurde zakonie. Gdzieś to była na zakładka, ale nie pamiętam. A ktoś o tym pisał w komentarzu, ale gdzieś mi to wleciało. Może gdzieś to będzie tutaj. I czy ja mam tutaj, nie wiem, holy Science, to jest ludziska, święte miasta, wiary, uuu, ismailizm. Ismailizm to, to jest co? Idzie to w ogóle jest? To jest tutaj. Nie mam pojęcia, jakaś dziwna odmiana. Ibadyzm to jest wiadomo, że imam. A szyizm? A że to jest, to jest chyba szyizm, tak? Czy co? Nie wiem. Ismailizm nie kojarzę, bo to jest raczej sunnizm. To jest. Tylko ismailizm on się tutaj tak nazywa w tym okresie prawdopodobnie. Tak jakby inaczej się nazywa. Tak samo jest to ibadyzm, a można powiedzieć na to haryżm. Więc ismailizm to jest raczej nazwa dokładnie szkoły szyickiej, a to jest nazwa... A szaryzm to jest szkoła sunnicka. O to chodzi. O nizaryzm, asasyni. Oj, też bym sobie zagrał asasynami. I zobaczcie. Damaszek, Jerozolima. A nie, to są święte miasta. Ale fajnie byłoby to zrobić, prawda? Fajnie byłoby. Suf, sufizm, Sufici, dru, Druzowie. Dobra, lekko to przyśpieszmy sobie teraz. Mhm, no i bym chciał bardzo wejść w ogóle tutaj. I możemy sobie zrobić to. Mogę to zrobić. Patrzcie, możemy ustawić monarchię absolutną. Opinie bardzo spadną, ale mogę wyznaczyć następcę. No i w wasale nie ja się być między sobą. Dobra, jolo, bierzemy. Nie, że się opłaci, ale, ale bierzemy. Regenta nawet nie chcę, zjeżdżaj. Wasale, więc teraz tak, to jest oficjalnie moim wspaniałym następcą. Ja chcę go zobaczyć. Następcą jest taki oto gości. Możemy sobie go oczywiście teraz zmienić. Możemy też zmienić, zobaczcie tutaj podział. No ja bym chciał na to, ale wciąż na to nie mogę, bo. Nie no, miałem już tą kurde. Aha, to jest late medieval era. A co to było w tej erze wcześniejszej? Też było coś podobnego, pamiętam. Gdzie to jest? Era. Chwila, to była zakładka, która? to bo tutaj. Weźmy sobie innowacje. No mi się wydawało, że to było gdzieś tutaj. Aha, Royal Prego to jest coś innego. A, bo to jest po to, czyli żeby móc sobie ustawić takie fajne dziedziczenie, no to musi być. No niestety, ale później, się wieczy, więc dużo roboty. Możemy wyznaczyć następcę. Fajnie, no, myślę, że moim następcą jest obecnie najlepszy gościu i tytuły, jakie on utraci, super. Wasale, a pewnie nie lekko, wasale podkurwieni, chociaż no, nie do końca. Nie, jest takim ok. Dobra, mm, myślę, że znajdziemy inną drogę, bezpiecznie, bo to jest raczej ryzykowna sprawa, nie jestem stresu sobie prowadzić, bez sensu. I znowu musimy się opóźnić. I dobra, teraz już możemy to zrobić, spoko. Dobra, ta babeczka nie jest już moim nadwornym muzykiem, no niestety. Jest jest, gościu stanie się moim teraz zakładnikiem. I hybrydowa kultura ormiańsko-oguzyjska utworzy o, została utworzona z oguzyjskiej i ormiańskiej kultury. Uuu, kto to zrobił? To zrobił, zobaczcie, przywódca Armenii. Mój, jakby, mój kuzyn. W ogóle, jak on wygląda, Pasku? Nie, chłopie, ty miałeś mieć kulturę oguzijską, Czyli zreformował. No, ciekawe, to mi się tak podoba, albo żeby to była oguzyjska, no, ale no ale już niech ci będzie, gościu, już niech ci będzie. No i ten pajac, ten pajac chce mi coś tam odziczyć, więc ludziska, ja. Muszę go, teraz brutalnie. A nie mogę go zrobić. Nie mogę go zrobić. Jego ja mogę, szansa jest mała, ale spróbujmy. Może mi się uda, jeśli ktoś dość zatrudnię. bo w ja tych swoich, wiecie co, rzeczy stracić. A więc, Indryga, nie mogę, to w takim razie porzucamy to bez sensu totalnie. Pielgrzymki robić chyba na razie nie chcę, na dworze nic się nie dzieje specjalnego, decyzje też na razie mnie za bardzo nie interesują. Czy ja mam naszego nadwornego medyka? Chyba kogoś tam miałem prawdopodobnie. Gdzie to było? To była zakładka Cartiers i mam, i gościu jest good. więc zna się na rzeczy. Nie jest techniczna, ale zna się nawet na rzeczy. No to wznawiamy sobie, nie wiem czy jeszcze jest jakaś zakładka. O, jestem się nam zobaczcie, głową dynastii ogłuzów, pięknie. Ale nie wiem czy to jest jakaś zakładka, że jakieś podsumowanie lepsze, czy coś, coś takiego. Ciężko powiedzieć, ale Grunt, że jestem już głową kultury. To mi się bardzo podoba. To mi się naprawdę bardzo mocno ludzka podoba. No więc jakby ja jestem w tej kampanii obecnie spełniony. Mamy coś takiego, prestiż na tym poziomie, tu wszystko na tym poziomie armia naprawdę duża. 17 kapci. No większość poborowych, Mamy troszeczkę tych zobaczcie. Elitarnych. Będą się na to też zwrócić uwagę w przyszłości, żeby mieć, wiecie, ogóle, fajnych mam bagaturów, bardzo fajnych, żeby mieć więcej elitarnych ziomeczków. No, patrzcie, ich sobie tutaj mogę zaraz. Z busowej nie mogę, bo to kosztuje zbyt dużo kasy, ale powinienem mieć lepszą armię elitarną. patrzeć też na to, jakie są bonusy do ukształtowania terenu. To wszystko ograniczymy oczywiście w przyszłości na kolejnych seriach. A więc co? Myślę, że raczej na tym modzie na bitwa tylowe jakoś na razie grać, nie specjalnie mi się chce. Myślę, że. Nie jest to, że tak powiem, jakiś fajny mod, lepiej grać bez tych bitew, bo tutaj w tej grze mapa kampanii jest naprawdę fajna. Tak więc, jak się ludziska podobało od, i odcinek, i serię, no to gorąco was zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Wpadnijcie na Facebooka, Discorda i Twitch Streama. Do wszystkiego linki znajdziecie w opisie. Możemy sobie w ogóle nie wiem, zrobić swój switch, charakter na przykład na cesarza niemieckiego i jesteśmy od teraz, kurde, władcą cesarstwa. Jak to w ogóle wygląda? Ja pizgam, dobra, ludziska, jesteśmy leszczą. to Cesarz jest potężny. Przepotężny. A to w ogóle Bizancjum, A ile w ogóle ma kasy Bizancjum, Pokaż mi to. Jest już charakter, to jest w ogóle ciekawe, że można tak coś zrobić. I jest też dosyć bogate, ale prawdopodobnie jak zobaczę w wasali, to. Nie no, nie ma tragedii, ale najpewniej utracę sporo ziem. Dobra, zatem ludziska. No, mam ogólnie biedę, więc jestem głównie rozwijany gospodarczo. No, troszeczkę problem, ale mniejsza. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, żegnam Was na razie. Hej, hej.